dobry. Dziś 1 kwietnia. Kiedy ostatnio byłeś szczęśliwy? Kiedy ostatnio wstawałeś i stwierdziłeś, ale fajnie, mamy nowy dzień? Kiedy tak prosto tu z serca czułeś, że cię rozpiera energia i radość, którą chcesz się dzielić z innymi? Ale spójrzmy, co mówi Biblia. W Księdze Izajasza 65:19 czytamy: będę się weselił z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. A ewangelista Jan w 16 rozdziale 22 wierszu mówi, Jezus mówi, wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam waszej radości. Jak to właściwie jest? Czy my, szczególnie teraz, będąc w domu, nie słysząc te wszystkie wiadomości, nie popadliśmy w jakiś taki negatywizm, pesymizm? Jak to właściwie jest? Bo czyż nie przechodzimy teraz przez kolejny czas postu, żeby właśnie się wyciszyć? Niektórzy często mylą to ze smutkiem, posępnym sercem. Niektórzy ten czas traktują jako wyciszenie się. Ale czy kiedykolwiek myślimy o tym, że mamy się radować? Przecież wielokrotnie w Biblii, szczególnie w psalmach, czytamy o tym, że radość daje nam Pan. W wielu pieśniach możemy o tym śpiewać. Każdego dnia mamy wiele powodów do radości. Wiele demotywatorów i memów jest na temat tego, że dopóki nie czuję wszystkich kości, tak myślę, że nie żyję. Ale czy jestem szczęśliwy, że obudziłem się do kolejnego dnia? Czy jestem radosny z tego, że żyję, że jestem zdrowy? I co najważniejsze, że mogę być z moimi bliskimi i z tym najważniejszym, Panem Bogiem. Jedna z pieśni małego TGD mówi o tym, że idę głośno i śpiewam radośnie. Nikt nie umie mnie powstrzymać, a ja nie wiem dlaczego, a tak po prostu z wnętrza śpiewam. Dlaczego? Bo radością jest Pan. Pan Jezus Chrystus, który zmartwychwstał. I my jako zbór wiemy o tym. Pamiętamy o tym, że On zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Obecnie jesteśmy w takim smutnym czasie. Moi uczniowie często powtarzają mi, kiedy z nimi rozmawiam, że jest beznadziejnie, siedzą w domach i nie ma powodów do radości. Staram się wtedy zwrócić im uwagę na to, co ich otacza. Żeby spróbowali wykorzystać ten czas na rozmowy z rodzicami, na bycie ze sobą, na poznanie siebie bliżej. A może też czas na poznanie Pana Boga bliżej. Nie musimy się smucić. Powinniśmy chcieć szukać tych dobrych stron, tego pozytywnego myślenia. I co najważniejsze, jeżeli będziemy w Bogu szczęśliwi, nikt nam tego szczęścia nie odbierze, bo będziemy wiedzieć, na czym i na kim nam najbardziej nam zależy. Życzę nam wszystkim, aby radość była w nas, aby już nigdy wśród nas nie musiało być skargi, narzekania, ale abyśmy starali się szukać Boga, bo Bóg jest radością i On może zmienić nasze myślenie, nasze serca. Módlmy się. Panie Boże, tak, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem radości. Dziękujemy Ci za to, że Ty, kiedy jesteśmy smutni, pocieszasz nas. Dziękujemy Ci za to, że jesteś i że obiecałeś, że nigdy nas nie zostawisz. Pobłogosław naszych bliskich, pobłogosław ten dzień. Daj nam zdrowie i daj, abyśmy byli radością i błogosławieństwem dla wszystkich, których postawisz na naszej drodze. Amen. Błogosławionego dnia.